Dobra, teraz trzeba jeszcze tego Alexa załatwić. To nie będzie trudne, on jest... Nie lubimy go, odrzuciliśmy jego... Ten, zaręczyny. Trzeba się go pozbyć po prostu. Tak sobie myśli właśnie... Taką właśnie ma podejście Julia. I nagle my... Julia, przestań się wygłupiać, wstawaj. To nie są wakacje. Julia, przecież umiesz pływać. Pobudka. Julia, no. Naprawdę? Nie sądzisz, że warto nauczyć się, nie wiem, oddychać? Znaczy, ten? Sam ciekawego znalazłeś? Coś było? Coś było? Coś było? Coś było? No weź to coś! Kurde, Julia, co ty robisz? O! Brat! To jest brat? Dobrze widzę, że to jest on? Nie, to nie jest brat, to jest jakiś... To jest jakiś lewy typ chyba. Czy to jest on? To jest brat, zginął? Zamazał mi oczy? Oto złodupiec. Dobra, zostawiam ci to. Dobra brat, sprawa jest taka... No trudno jak to się mówi. A nie, on żyje, to tylko wizja. Tych, a tyle nadziei. O nie, dwóch bratów. No to niezła akcja. Czemu jeden brat dusi drugiego brata? Keep going. Och, elegancko. Ale to było misterne. Co się wydarzyło? The Other Alex. I to było w pozytywie wpłynęło na jego plus? To który był prawdziwy? Ja pierniczę. Nie miał pojęcia, co tu się wydarzyło. Przecież to było dwóch Alexów tam. Czemu utopienie jednego Alexa wpłynęło pozytywnie na relacje pomiędzy nimi? Ej, oni się teraz znowu jakby lubią. O co chodzi? Nie mam pojęcia, o co chodzi w ogóle. Czemu tak? Ona nie, ona go chyba lubiła akurat. To on ją średnio lubił. You okay? Thanks. I could have drowned. I'm sorry, but you did the right thing. It was him or us. Fuck! Szczerze mówiąc, nie do końca zwróciłem uwagę, który Alex jest który, ale taki mały szczegół. Czy to jest... Jednooki Brzydal? No to koniec, no to koniec, zginiemy wszyscy teraz. Let's go. Ja pierniczę, gonią nas ci gałgani, te gałgany. Ale to nie był jednooki Brzydal. W ogóle co to była za akcja? Przepraszam was bardzo, ale ja nie wiedziałem, że to jest ten. Nie miałem pojęcia. W sensie było dwóch Alexów i szczerze mówiąc nie potrafiłem odróżnić, który jest który. Czy znowu była taka sytuacja, że mogliśmy załatwić Alexa, żeśmy tego nie zrobili? Jak debile! Jak debile po prostu! Guys you hired are taking it a little too far, maybe. And don't be cheap. I mean, you didn't feel like paying top dollar, and that's you get these guys that are not cream of the crop. They're taking it a little too far. You know, you get my drift? A temu też już odwala. Pull the old plug. Get rid of these guys. I'm with you. I mean, these guys are fucking crazy. They're chasing us around the ship.
O cholera jasna, no to niezła akcja! Zaczynają się dziać tu chore akcje. Dobra. Uff, znowu jest spokój. Dobra, Konrada. Dobra, nie ma się czym przejmować. Konrada jeszcze w miarę lubię, co nie? Mimo, że taki cwaniaczek jest, to on musi mieć styczność, on musi mieć romantyczny wieczór z Julią, więc póki co musimy go utrzymać przy życiu. Więc wyjątkowo go utrzymamy przy życiu, niech stracę. O, obrazek, weź oglądaj. Będzie jakaś ciekawa wizja. O nie, zniszczyli ten! O nie, zniszczony został aktywator silnika. Ale wizja okropna. To ktoś tutaj napisał, Brady, naucz się grać, bo jak tak dalej pójdzie, to wszyscy przeżyją. No też czuję ten ból, masakra, co nie? Dwie osoby mogłyby już uśmiercić, chyba. A jak zwykle jakieś głupie decyzje popełniłem. No, tak naprawdę Julia przez przypadek uratowała swojego byłego chłopaka. No jeszcze nie byłego, ale już niedługo byłego. Przez przypadek go uratowała, bo nie mogę odróżnić, który Alex jest prawdziwy, a który ten. Myślała, że duszony jest ten... no, ten prawdziwy i się przemyliła. Ajajaj. Kurczę, głupota na głupocie, co nie? Totalnie nie zwróciłem uwagi. To byli tacy podobni do siebie. Co to mamy? Water with field note, co? W ogóle dostałem jakieś osiągnięcie za coś. A, że 25 sekretów znajdź. O, powiedzmy, że to jest sekret. Dobra, będziemy zwiedzać każde pomieszczenie po kolei, żeby nie przegapić najmniejszego szczegółu. O, jakaś brudna kartka papieru. Znowu jakieś informacje o niczym. O, operacja Kupa. Co to jest? To nie był wypadek. Widziałem, jak skakał. Widziałem jego skaczącego. Widziałem jego skok. Ach, nie będziemy tego analizować nawet. Sterta głupot, kogo to obchodzi właściwie? Chodzimy na razie po statku. Musimy znaleźć tylko ten właśnie detronizator statku, który pozwoli go odpalić. O, to namoczone moczem. Lubię takie trzymać w dłoni. To jest gówno. No, i wyjaśnione. Dobra, pogadane. Ach, wynośmy się stąd. Nic ciekawego nie było w tych pokojach. Nie ominęliśmy jakiegoś pokoju przez przypadek? E. Dobra, panie Konrad, zrób coś mądrego. It's fucking with me, man. It's just fucking with me. That's it. I gotta find everybody. Whatever this is, it's just fucking with me, okay? Dobra, nie denerwuj się, Konrad. Na pewno jest tak źle. Musisz po prostu znaleźć Julię i z nią spędzić ostatni żywot przed śmiercią, a potem zginąć. Takie są ten. Taki jest plan generalnie, jeśli chodzi o Konrada. Ostatnie chędożonko przed śmiercią z Julią, a potem już kaput. Co nie? Dłużej nie będziemy przecież dłużej twojego żywota, więc jeszcze masz taryfę ulgową. Nie to, co ten brzydal Alex i Brad. Po wodzie. Nie, po spirytusie, jeszcze lepiej. Ładne. Zatrzymam sobie. Probably not much of a practice what you preach kind of guy. I oni jeszcze tu wytrzymują psychiczne w tym miejscu. Oni są nienormalni przecież. Przecież kto o zdrowych zmysłach by wytrzymał w takim miejscu? Tak, na pewno wie, co jest kapitan. Dobra, opuszczony kibelek. Yeah, I should really take a look behind this door, shouldn't I? Should. But should I? Dobra, otwieraj te drzwi. I should.
Co się przejmujesz? Przecież i tak już jest, masz przegwizdaną sytuację. Zresztą nie masz wyjścia tak naprawdę. No i co? Tyle swojego próbuję przedostania się. Ach, otwórz to po prostu siłą. Co? Świecznik? Proszę cię, ty to jak ty na coś wpadniesz. Ach, no dobra, weźmy ten świecznik. Kurde, ty i te twoje problemy, co nie? No, nada się. O nie, to się źle skończy, to się... Jestem troszeczkę przerażony, szczerze mówiąc, co tu się najlepszego wydarza, dzieje. Nie no, Konrad, powinien się cieszyć, jest nawet ładna, co nie? Może być, zamiast Julię, to weź ją. Tą dziką kosmiczną pielęgniarkę. Ej, jest za tobą, Konrad! Już nie. O nie, ale zgałganiliśmy teraz. Dobra, dobra, dobra. No, a jejku. O jeju, ale fart. Jestem zestresowany mega. O jejku, uciekaj, Konrad. Jak te przyciski, trzeba szybko podejmować decyzję. Dobra, daliśmy radę, jeszcze zdziemy. Ale akcja. O, masakra. Ja jestem ze strony. Oj, ta pielęgniarka nie jest jednak taka młoda, na jaką wyglądała! A wydawała się taka sexy! Dobra, Konrad, lepiej się pospiesz! O Boże, ty, ale jestem zestresowany, co teraz naciskać? O, dobra, żyjemy! Ale farcik! Ale to się długo chyba nie utrzyma! Dobra, dawaj, skacz! 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 Dobra, żyje! Ale fart, jeszcze żyjemy, niewiarygodne! Co, sexy babciu? I co? Kto tu rządzi na tym mieście? Ha? Kto tu rządzi, madafaka? Ja rządzę w tym mieście. Ran? Ty jesteś głupi, Ran. Hajd, kupa, nie hajd. Biegniemy po prostu, nie będziemy się ukrywać jak amatorzy. Spierniczamy stąd. Kanał wentylacyjny, to jest mój ratunek. O nie! Ta babcia nadal mnie goni! Jakim cudem ona jest taka szybka? Luz, babciu! Nic mi nie zrobisz, jestem zbyt potężny! Dobra, dam radę, wspinaj się! Dasz radę, Konrad? Ty musisz jeszcze przeżyć, jeszcze za wcześnie na twoją śmierć jest! Jeszcze za wcześnie! Musisz jeszcze tą... wychędożyć Julię! Potem dopiero masz ginąć! O, dobra, żyjemy! Wielki finał! Na dachu. Dobra, Konrad. Wiem, jesteś... Może jesteś cwaniaczkiem, ale wyjątkowo... Wyjątkowo wolałbym, żebyś przeżył. Dobra, babciu, odpuść! Babciu! Dobra, dasz radę, Konrad! Dasz radę, Konrad! Konrad! Nie rób nic głupiego! Konrad! Nie rób nic głupiego! Konrad! Zachowuj się, cholera jasna! To tylko babcia! Bardzo wściekła babcia, ale jednak babcia nadal! Jump! Nie! A mogłem, może mogłem skonfrontować się z nią. Ale wolałem skoczyć, myślałem, że to zrobi jakoś, nie wiem, zgrabniej czy coś? Co za gałgan! Ja cię kręcę, jaki przypał. Dobra, spadamy stąd!
Mój były chłopaku już niedługo. Dobra, zajmij się nim, brat. Dobra, spoko, spoko, loko. Ale twórcze, chodzenie po schodach nigdy nie było tak trudne. Ale stresująca akcja, co nie? Dobra, rozdzielmy się, to jest dobry pomysł. Ale to ledwo się udało. Co tam, brat Lamusie? Kurde, jak ci dobrze idzie. Nie, dobra, spierniczamy, nie będziemy zwalczyć z tym Lamusem. Nie ma takiej opcji nawet. O, zobaczmy, co się wydarzyło. A, zamknęli. Dobra, luz, nie wydostanie się tutaj. Patrz, żyją! Kurde, tylko rąbalny ten Konrad, jeżeli on nie miał zginąć. Nie tak w filmach nie kto, on nie, takie osoby nie giną w pierwszych filmach. Tylko giną ostatnie zazwyczaj. Konrad! Ja pierniczę, a gdyby skonfrontował, nie wiadomo jakby to się skończyło, co nie? Are we good here? I think. Yeah, I think we'll be nie right. Tak miała się potoczyć fabuła! Julia, przestań! Ja wiem, miał zginąć twój chłopak Alex i miał być byłym chłopakiem. Też mi jest smutno. Julia, już nie rozpaczaj, no zdarza się. Też mi jest smutno. Bo teraz nie wychędoży Julię, no ja też rozumiem twój ból, też mi jest strasznie przykro. Alex, odczep się ode mnie. Stay here. Yeah, just give me a minute. Nie, no nie chce mi się wierzyć po prostu. Tak, taki przypał. Tak zgałgani z całą tą historię. Oh, hello. Things appear to have taken a turn towards the spiritual, wouldn't you say? Now you're another one down. And what about Conrad? No właśnie! Step into the unknown, I fear. Too bad. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways? You will, I hope. Although it seems the ship's previous occupants never managed to. Quite a lot of deaths that night. Let me help you out. Give you a little hint. Nie chcę spoilerów. No hint? Perhaps you think you can piece things together from the clues you found yourself. Good luck with that. Perhaps you've started to realize something. That everything and everyone may not be quite what they appear to be. I hope that helps.
Well, aren't you excited to find out what your poor unfortunates are making of all this and how you might avoid any more unnecessary tragedy? Go on, back to it. Speak soon. Ale emocje. Ja pierniczę, jestem tak zły, że kurde, Konrad zginął nam. Totalnie nie tak, jak planowałem. It's the only way we can explain all this evil shit that's happening down there. Let's just stay calm and relatively sane about this, okay? What the fuck happened to my brother? Someone had to have seen him before he... Before... I saw him. I mean, Fliss and I both did, right? Yeah, but just for a second, I tried to catch up, but he was gone. Gone where? Why? This just doesn't add up. Should have never split up. We should have stuck together. This would never have happened. He jumped off the funnel. Or maybe he fell, I don't know, but he was scared, he was terrified. He jumped? He jumped? Oh my God, I'm gonna be sick. The stuff I saw, it's like there were these old soldiers, they were bodies, they were dead, but then they came alive and... That doesn't sound that crazy right about now. Alex wasn't the only Alex. What are you talking about? There were things walking around with his face on them. Alex's face, it was horrifying. It's probably just your mind's way of telling you that I'm smothering you or something. Of course you don't believe me. You never do. This can't all be happening. Maybe, like, one thing could, but not all of these crazy things. It's too much of a coincidence. There's gotta be something going on here. What can we absolutely be sure about? What do we know that's real? Może jaki ty jesteś głupi, Alex? Did you see the gold? Anything? It might be time to accept there's no gold here. Would have seen it by now. Nic nie będziemy nawet mówić. Ja się nie będę odzywać. Ja będę z nim rozmawiać. We're wasting time. Whatever we do, we have to do it now. Tak. Zobaczmy, jakie mamy. Get off the ship. We're not going anywhere without the distributor cap. The Duke needs it to run. Hold on. The ship's gotta have a radio. If we can find it and use it... That's great, but do you think it still works? Just need to find a way up there. Dobra, jesteśmy Aleksem. Dobra, Alex, teraz już cię odpuszczę. Jesteś... musimy się... Nie, już dawno powinieneś zginąć. Speaking clinically, totally effed. I tak jest przypał, i tak żyjesz za długo, Alex. Strasznie mi się to nie podoba, tak naprawdę. Dobra, zobaczmy, co tu leży. Co to się stało? Przypadkiem sobie grę zminimalizowałem. Hello, proszę tak nie robić. Jakiś pusty nabój. Kurde, najgorszy. Jak tak w ogóle mogło dojść? Ja pierniczę. Z kim teraz Julia będzie się chędożyć? Już nikt jej nie został ciekawy. No trus. Najwyżej Julia będzie się chędożyć z Fliss. Znaczy Fliss, nie, przepraszam, to Fliss kim będzie się chędożyć. Nikt jej nie został. Więc Fliss będzie się z Julią chędożyć, kiedy Alex już będzie nie martwy. Plan doskonały. Jesteś, Boże, Alex wydaje mi się po prostu tak głupią osobą po prostu z całego tego teamu. Och, masakra. Dobra, co tutaj ciekawego się dzieje? Naprawdę on się wyguje po prostu z takim głupim mięśniakiem, naprawdę. Konrad był cwaniaczkiem, on jest takim głupim... I'll keep my eyes open. On jest takim głupim mięśniakiem z tych filmów zawsze. Masakra. Po prostu.
pożegnalny. Gas mass instruction. Ha. Must have been moving some pretty dangerous cargo. To nie wiem, może tak, bo ja wiem. Weź ze sobą maskę. Nie to maskę, którą ma na sobie. Widzę, Alex, że nic się nie nauczyłeś. Nic a nic, co nie? W ogóle właściwie ten brat zdobył tą maskę i do czego ona była mu potrzebna? Chyba do gówna, nic a nic mu się nie przydała. Hey, a little help over here. I think this is our way up. Give me a lift. Kogo ty podsadzasz? Naprawdę, laska, musicie podsadzać. Byście się zamienili, no. I'll pull you up. No nieważne, dobra, rozdzieliliśmy się. I wszystkim udało się ostatecznie dostać. Okej. Dobra, chodźmy pozwiedzać te miejsce. Znowu jest budowanie napięcia, znowu pewnie przez długą część nic się nie będzie działo, żeby na końcu wszystkich rozpiścić, coś takiego. Dobra. Ale ja tak patrzę na tą grę, tak jest takim przeżyciem i patrzę, że tak dużo złych decyzji. Ale ta gra trochę na tym polega, co nie? Że w tej grze dużo decyzji, które się podejmuje, są spontaniczne i po prostu nie zawsze decyzje, którą się podejmuje, którą się podejmie, faktycznie jest słuszna. This is where I chased Conrad before. O, czyli tu będzie ta mroczna pielęgniarka. Pielęgniarkę w ogóle w którejś części widzieliśmy gdzieś tam ułamkiem sekundy, gdzieś tam stała sobie. Dobra, wchodzimy tam na cwaniaczka. Over here. Got a way through here. Ale jesteś silny, Alex. Ej, a może chcesz jeszcze pochodzić po statku? Nie pomyślałeś o tym? Czemu ty zamykasz te drzwi właściwie? No i tyle było ze schodzenia po statku. No trudno, jesteśmy już tutaj, to się rozejrzyjmy. Może znajdziemy tutaj coś, co mnie zainteresuje. O, widzę tam jakiegoś fajnego trupa. Słyszeliście o tym, że Alex ma ten, jak to się nazywa, zamiłowania do nekrofilii? Tak, słyszałem. Kiedyś o tym mówił, jak spał, przez sen o tym mówił. Dobra, widzę obrazek. Dobra, obrazek jest najważniejszy. Zobaczymy, co tym razem się wydarzy. Ach, kolejny z dementorów popełni samobójstwo. Piękna wizja. Okej, dobra, tam są jakieś drzwi. Zobaczmy, czy one są otwarte. No dobra, widzimy, że drzwi niestety są zamknięte, jak się okazuje. Okej, tu jest jakieś pomieszczenie. No dobra. A zresztą, chodźmy tam dalej. Find a radio yet? No, but there's gotta be a radio on this ship. There has to be. A w ogóle mogę teraz z nimi pogadać? Tak sobie teraz myślę. I'm not exactly confident about our chances of survival. Czy wy nie chcecie rozmawiać? Bo z chęcią bym się pokłócił z kimś, na przykład Julią bym się pokłócił. Dobra, tu coś było w ogóle? Bo tak tam trochę olaliśmy. Nie, żadnego czytania. Logbook, nie ma opcji, nie będziesz czytać tych książek. Jesteś głupi, zapomniałeś, jesteś mięśniakiem, ty się nie interesujesz takimi rzeczami. Dobra, niestety zamknięte. O, cholercza, czat mi się przesunął. O, jest elegancko. Dobra, chodźmy na drugą stronę zobaczyć. Tajemnicę trzeba rozwiązać, nie ma co tutaj dłużej drążyć tematu. Dobra, a Julia, ty chcesz ze mną pogadać? Nie chcesz ze mną pogadać? To daj spokój, no. Wiem, że jestem brzydki, ale nie musisz taka być. Something's wrong here.
If you were headed to San Francisco, you'd be crazy to take this route. It's almost like they didn't want anyone to know they were coming. Like hide and seek out in the ocean? Jakiś mały sekrecik został znaleziony. To nasza pozycja aktualna, tam o to chodziło. Że bawimy się wychowanego na środku oceanu. Dobra, jakaś kolejna nudna notatka. Dobra, notatki możemy wziąć właściwie, choć nie, raczej nie będziemy tego czytać. Ship was blown off course, cloud cover was bad. They couldn't establish a position. Nuda. Dobra, zagłębimy się troszeczkę dalej. Znowu jesteśmy w ogóle ekipą, więc teraz jest trochę spokojniej i pewnie trochę zajmie, zanim się znowu rozdzielimy i znowu będzie jakaś masakra. Looks like this poor sucker bit it right in the middle of his message. Sounds pretty desperate. I die. Wszystko okej, stary? Take a look. No dobra, jest w sumie radio, może działa, faktycznie. No freaking way. This thing actually still works? Well, radio science hasn't changed much in 70 years, as long as there's power. I'll give it a whirl. Ej no ziom, przecież jesteś upośledzony. Ah, it's working! Coś ty nie umiesz korzystać z radia, zapomniałeś, jesteś głupim mięśniakiem. It's a number station. 8, 5, 6, 49, 32, 80. Military bandit. Let's ask them for help. Hey! Hey! Is anyone out there hearing this? Hello? O, poczekaj, co się stało? O, udało się z Military Station zawiązać kontakt. Holy shit! We got him! No dobra, podajmy swoje koordynaty. If you can hear us, we're on a ship, an old freighter. Our coordinates are approximately 12 degrees 30 minutes south, 151 degrees 20 minutes west. Please get here now. We need help. We're on a freighter, abandoned, huge, and old. Hello? Hello? Is anyone out there? Please, come in! O, poczekaj, było jakieś ważne podjęcie decyzji. Poczekaj, który to był rodzaj podjęcia decyzji? Z którego? Z tego działu? No, chyba z tego działu. Daliśmy im koordynaty. Czyli koordynaty im daliśmy, po prostu. No i niestety radio przestało działać. To dobrze, że chociaż podaliśmy im koordynaty. Być może to rozwiąże pewien problem. Może ktoś tu przyleci, nie wiadomo. Jakiś helikopter był gdzieś w wizji, w obrazku, więc nie wiadomo, może jakiś helikopter przyleci. This has got to lead somewhere. Maybe we can find a way to get the power back. We need to get that radio working. I think someone should wait here in case a message comes through. I'll go, obviously. I can do this. I should be the one to go. I got this. I'm not losing you to this fucking ship. I'm coming too. Hey, what? Julian, no. So? You're my bodyguard. I can take care of myself. I'm still the captain of something. And the captain's telling you that I'm going too. All right. You and me, Fliss. Ej, moment! A czemu Julia nie idzie w takim razie? Co to było za głupia pody... A ja czemu nie idzie Julia? Może Julia też chciała? No to nieźle, super. Jest, zaraz mi Julia zginie jeszcze. Zarąbista robota, jesteście mistrzami wchodzenia do dziur. Zarąbista robota, jesteście mistrzami po prostu z działalności.
Kurde, weźcie smoka po prostu.